Cześć, jestem Michał. Kiedy kilka miesięcy temu zostałem poproszony o nowy design pudełka, zacząłem poszukiwać rozwiązań w konstrukcji, starając się wejść w skórę naszych klientek. Po kilku próbach przekierowałem swoją uwagę nie tylko na koszta, ale i ekologię. Analizując te potrzeby, zacząłem wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. Zrozumiałem wtedy, że najważniejsze nie są pudełka w szafie, ale pomaganie innym. Podjąłem ryzykowną próbę przedstawienia mojego pomysłu mojemu zespołowi, aby odejść od pudełek na rzecz akcji charytatywnej. Ku mojemu zdziwieniu wszyscy wyrazili chęć współpracy i chęć niesienia pomocy w tym pomyśle. I wtedy zadzwoniłem do Superstyler. Cześć, mam na imię Marta, prowadzę bloga Superstyler. Na co dzień jestem mamą dwóch małych chłopców, Zygmunta i Mieczysława. Skontaktował się ze mną Michał z René i opowiedział mi o inicjatywie pomocy w domu samotnej matki w Warszawie. Sama jestem mamą i doskonale wiem, jak ważne są warunki, w których wychowujemy nasze dzieci. Niestety, nie wszystkie z nas mają to szczęście, żeby wychowywać je w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Dlatego tak ważne jest, by pomóc mamom, szczególnie na początku tej drogi macierzyńskiej, która bardzo często jest wyboista i nieobliczalna. Od razu zaangażowałam się do działania. Spotkaliśmy się z zespołem René. Cel był jeden – ożywić wnętrza domu samotnej matki w Warszawie. Pracy było mnóstwo, ale fakt, że mogliśmy poprawić warunki życia tych dzieci, do dziś napawa mnie ogromnym szczęściem. Dzień dobry, jestem kierownikiem domu matki i dziecka. Nazywam się Ewa Hochmut. Pragnę skorzystać z okazji i bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom firmy René za pracę, trud, który włożyli w wyremontowanie dwóch pomieszczeń w domu samotnej matki i dziecka, jednego pokoju mieszkalnego, który będzie służył rodzinie do mieszkania, oraz świetliczki i całkowitego wyposażenia świetliczki w sprzęt komputerowy. No, niezmiernie się dziękujemy i niezmiernie się cieszymy. Jest pięknie, czysto, pachnąco, jak z żurnala. Dzięki, że dzięki Wam mogłem pomóc. Oczywiście nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Wy. Dzięki Waszemu wsparciu mogłam pomóc potrzebującym i sprawić komuś radość. Ale to nie wszystko. Czekajcie, bo mamy w planach kolejne akcje.